mimo gazów łzawiących i petard zrzucanych z helikopterów. Ponieśli pod prezydium Miejskiej Rady Narodowej, gdzie przed 2 zaledwie dniami podpisano porozumienie. Na miejscu brutalny atak ZOMO rozproszył pochód. Ale rozpacz była zbyt wielka. Rozganiany tłum w Śródmieściu organizował się na nowo i na nowo był atakowany. Od Gdyni Stoczni szły następne pochody, w których ginęli kolejni ludzie. Wszystkie te pochody były dosłownie zasypywane z ziemi i powietrza gazami łzawiącymi i petardami. Rozpędzane przez uzbrojone po zęby oddziały wojska i milicji, którym pozwolono strzelać ostrą amunicją. Z zachowanych relacji wyłania się wstrząsający obraz mordowanego miasta. Największe nasilenie walk miało miejsce wokół budynku Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i pobliskiego przystanku SKM. W pomieszczeniach prezydium milicja urządziła areszt. Funkcjonariusze katowali zatrzymanych ludzi, ścinali im włosy, zastraszali. Aż do 17:00, początku godziny milicyjnej, trwał bezwzględny atak przeciw ludności cywilnej. Nigdy przedtem i potem, aż do stanu wojennego, nie rzucono takich sił przeciwko własnemu narodowi. Środki, jakich użyto do stłumienia robotniczego protestu, są porażające. Razem z oddziałami, które zostały przegrupowane w wyznaczone rejony, ale nie użyte do akcji, a także z oddziałami skierowanymi do ochrony ważnych obiektów na obszarze całego kraju, zaangażowanych było około 61 tysięcy żołnierzy, 1700 czołgów, 1750 transporterów opancerzonych, 8 tysięcy samochodów. Zużyto prawie 46 tysięcy sztuk różnego rodzaju i kalibru amunicji i 79 tysięcy sztuk środków chemicznych.